Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na terenie nowego portu. Tu była onegdaj przystań promu, który przewoził na drugą stronę samochody i ludzi. No prom niestety został zlikwidowany, zostało tylko podejście z jednej i z drugiej strony. Natomiast nie ma już promu. Tam natomiast jest klub morski, znaczy tam wejście do klub morski, to jest tam polski klub morski, PKM. Ale tu jest właśnie wpływa barka do portu. Tu jest właśnie tutaj ta przystań. Niestety nie ma już promu, a szkoda, bo tutaj rowery przyjeżdżają. Płynie Zośka. Zośka wpływa do nowego portu. No. Zośka tutaj wpływa. Zosia. A tam naprzeciwko mamy twierdzę Wisłoujście, gdzie flaga biało-czerwona zawieszona. Port. Tutaj właśnie do twierdzy Wisłoujście. Kaper Gdański, Beneke i drugi Jan Kuna, którzy walczyli w bitwie pod Oliwą. No, prowadzili zdobyczny statek króla szwedzkiego, prawda, tam zapomniałem jak się nazywał, ale generalnie tutaj właśnie tutaj ten okręt wojenny szwedzki został wprowadzony. I tutaj właśnie zacumowali go Polacy. Natomiast król szwedzki zginął, ale zginął też admirał szwedzki, co ja mówię. Admirał szwedzki zginął w bitwie pod Oliwą, a tak samo zginął Dickman, nasz admirał polski. No, zabłąkana kula go trafiła. No i tutaj oboje są pochowani na... Są pochowani w kościele mariackim, tam leży płyta, jedna obok drugiego. Obydwaj admirałowie są pochowani tam, bo w kościele mariackim ich pochowano obok siebie. No tutaj ta twierdza Wisłoujście, ona jest w tej chwili w remoncie, ale tu będzie do zwiedzania. Mają udostępnić niebawem. Tutaj zrobili renowację nabrzeża, no to zupełnie ładnie wygląda teraz w Nowym Porcie. Nie to co kiedyś. Teraz jest inaczej. Piękne nabrzeże. Naprawdę można teraz pospacerować i pozwiedzać sobie port i twierdzę Wisłoujście z daleka. No szkoda, że ten prom nie jeździ, bo gdyby ten prom pływał, to można było się tu przedostawać rowerami na przykład i samochodami też. A niestety już teraz nie da rady. Tam muszę się jakoś przedostać. O! Udało mi się przedostać. Tak to wygląda. Tu stoi taki biały statek oceanograficzny. Naukowcy się na nim udają na różne eskapady. Dobry. A pan mieszka tu? No i jak się żyje w Nowym Porcie? Ja kandyduję do Rady Miasta z Nowego Portu i Stoków, nie? Przeróbka. Związek Słowiański, lista, głosować. Jedynka jestem. Nie tam żadne. Nie będę głosował. No trzeba, nie na tych samych co zawsze, no, tylko panie, na innych. No trzeba. Ja to jestem tylko 3 miesiące. Tam. Ale to nie jest pan zameldowany tutaj. Panie, ja tu mieszkałem 74 lata. No to jest pan zameldowany w Nowym Porcie, czy nie? Muszę meldować się? Nie, no nie musi, ale, no. Ale jak pan jest zameldowany, to może pan głosować. A jak nie, to nie. Jak nie będę, ale też będę mógł głosować. No to musi pan się do Urzędu Miasta zgłosić, no. Że pan chce głosować. Lat. No mówi, że nie będzie głosował, bo tu nie jest 70 lat mieszkał, teraz będzie 3 miesiące. To nie wiem, przyjechał sobie. No flaga biało-czerwona powiewa. To jakaś firma jest. Firma. Maszyny są budowlane. Idziemy dalej. Podejdziemy do tamtego stateczku.
Zobaczymy jeszcze tam. Tu są maszyny tutaj z jednej i z drugiej strony, które opuszczały ten pomost niżej, wyżej, w zależności od wysokości wody w kanale. To jest kanał Kaszubski. To jest kanał Kaszubski, gdzie ten barka płynęła. Idziemy do Oceanii. Oceania to jest tu. Nowy port. O, promie wróć. O, tak napisali. Jest taka strona FB. Poczyli nas, chcemy powrotu promu. No, chcą ludzie powrotu promu. No, zawsze to było bliżej na drugą stronę z nowego portu. No, poza tym no, rowerzyści tutaj jeżdżą. No i teraz co? Tunelem nie pojadą, bo nie wolno. Jakiś autobus specjalny zrobić do wożenia rowerów. No, ale co z tego? To nie o to chodzi. Prom powinien powrócić, moim zdaniem. Jako radny, gdy zostanę radnym wybranym, będę walczył, aby w porcie powrócił port. Prom, przepraszam, nie port. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Coś mi się tu z tą kamerą porąbało? Coś się z tą kamerą porąbało, bo nie widzę. Ani w tą, ani w tą. Nie chcę chodzić. O, tu teraz się zmniejszyło. Dobra, jest kamera. Jest tutaj, widać teraz, Oceania jest tu. O, i to jest tutaj to miejsce przystań promowa. No nie wiem, czy to było widać, czy nie było widać. W każdym razie tam twierdza Wisłowice, co mówiłem, tam jest. Z flagą biało-czerwoną. A tu jest przystań promowa, gdzie promu już nie ma. Zlikwidowany. Przez ten tunel, co zrobili. Zrobili tunel i prom zabrali. A mógł zostać. Zawsze to był... Było bliżej z tej strony. Do tunelu jest kawał drogi stąd. No, trzeba. No i tunelem z rowerem nie pojedziesz. Oceania. Oceania. Ponić Akademii. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Czy ten statek jest? Polski, ale kto mi dowodzi? Panie, no nie umie pan czytać. Ale ja nie czytam, ja się pytam, jestem dziennikarzem, pytam pana. Polska Akademia Nauk, no przecież pisze jak no dobra, piszę. No i co wy tu na tym statku działacie? My nic nie działamy, my proszę pana, to tylko pracujemy. Ale no to pracujecie. A nauka polska, kurczę pieczone, to korzysta. Badania. Aha, ale gdzieś pływacie dalekie rejsy? Tak, na Spitsbergen. Na Spitsbergen też. No nie przede wszystkim, niestety. Tak? Tam gdzie zimno? No pewnie. Oni tam, tam lubią robić jakieś badania naukowe. Tak, oczywiście. Na Spitsbergenie. Na Oceanie, proszę pana. Aha. To ile trzeba płynąć, żeby tam dopłynąć? Jak pana, długo? Płynąć to trzeba krótko. Krótko. Ale my nigdy nie płyniemy. Tak szybko? Prosto, tylko płyniemy przez poligon. Aha. Tak zwany. A poligon trwa 2 miesiące, proszę pana. O, poligon. Więc zanim dojedziemy, to my tutaj w połowie czerwca wychodzimy. Aha. A dopiero... A dlaczego poligon, jak to się tak nazywa? No bo takie mamy powierzone zadania, kurczę, przez Unię Europejską. Aha, robimy, trzeba badania robić. I robimy badania, proszę pana, prądów morskich, które tam otaczają Spitsbergen. No to prawda, że tam się wszystko topi? Wszystko tak widać? To nie, tylko lodowce. No tylko lodowce, ale to tam widać tak, że to się... Oczywiście, proszę pana. To jest coraz mniejsze? Proszę pana, ja tam byłem po raz pierwszy. W którym roku? W 80. No niech będzie 6. O, to trochę już było. No niech będzie nawet 7, no. No tak, no i co? Niech będzie nawet 7, proszę pana. I ja gołym okiem widzę, gdzie były wtedy te lodowce. Zresztą zdjęcia też posiadam. No tak, a gdzie teraz? Gdzie teraz? Czy jednak to ocieplenie nam grozi? Ależ oczywiście, że tak. No, ale ja powiem panu tak. Krótko, a węzłowato. No. Tam kiedyś. Tak. Bo są na to dowody. Tak. Były tropiki. Ciepło było. No, oczywiście. Panie, świat się zmienił. Były, proszę pana, paprocie. O. A skąd się wziął węgiel tam? Też. No musiał drzewa być. Musiał lasy być. Musiał być las. Oczywiście on wtedy, ten Spitsbergen, był troszeczkę, kurczę, pieczony w innym miejscu, no bo jednak ta nasza ziemia to cały czas pracuje. No tak. Ale jest węgiel. Do dzisiaj tam kopią węgiel. Węgiel kopią. Rosjanie kopią. Kopalnie są. Kopią. Tak. Proszę pana, są
przy tym kopaniu, kurczę, znajdują odciski paproci, odciski dinozaurów. Do wody na to, że tam kiedyś było gorąco. Proszę bardzo. A teraz, proszę pana, jest, no nie powiem, że zimno, ale jest chłodno. To no. Jakiś ładny statek pójdzie. A to taki chyba prywatny. Turystyczny. On tutaj stoi po przeciwnej stronie, chyba na próby chodzi. Czy coś, no jakiś bogaty człowiek kupił. A kto bogatemu zabroni, panie? Pewnie, że może mnie. Dziękuję panu, jak pan ma na imię? A to nie ma. Na imię tylko, na imię, nazwiska nie chcę. Romek, dziękuję panie Romku. No ja tu kandyduję do Rady Miasta z okręgu tego Nowy Port. Okręt pierwszy, lista Związku Słowiańskiego. Jedynka jestem. Dobry panu. Dobry. Pan też pływa na tym okręcie? Mam zaszczyt. I co, jak pan tu jest kapitanem, czy jak? Nie, ja jestem pracownikiem stopień? Działu maszynowego. Maszyny. Maszyna jest bardzo ważna, bo panie, jak maszyna nie chodzi, to już koniec świata. To lodowce mogą zgnieść taki statek wtedy. Lody. Całe piękno polega na tym, że to jest jeden z ostatnich polskich statków pod polską banderą. No właśnie, to jest problem, bo Flo już chyba nie też... Nie problem. No ale dlaczego nie mamy statków? No czym jest? Za drogie armatory swoje... No kiedyś było Flo, miało dużo statków. PZM miało 60 jeszcze niedawno statków. Nie wiem, czy teraz ile ma PZM. Ciężko mi powiedzieć. No wiem, że 60 parę. To jest wielki zaszczyt i ogromna satysfakcja dla polskiego marynarza, że może pływać pod polską banderą. I o to chodzi. No dobra, a to jest on odporny na te lody i tak dalej? Nie, klasy lodowej jako nie ma. Nie posiada. My pływamy tylko na akwenach, które są nie... Skute lodem, tak? Nie skute lodem, tak. Czyli tam normalnie sobie płyniecie, jak Pan Bóg przykazał. Tak. No to zdrowych, wesołych świąt, Wielkiej Nocy. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję. Dziękuję. Bo płynął stateczek, no Oceania Polska, bandera, naukowcy tutaj, Oceania Gdańsk. No tutaj mamy odbijacze, no duże. A ile on ma metrów długości? 38. 8. To zależy jak mierzyć. No z bugszprytem czy bez? Nie, po pokładzie czy po obrysie. Aha. Brama jeszcze wychodzi trochę dalej, nie? No tak, brama ta wystaje. Bo tam na tej bramie coś, 58. coś podnosicie na tej bramie tam. No, cały ten sprzęt pomiarowy, który jest, nie? Aha. Ale pod wodę też schodzą od was? Panie, na 5 km. Głębokość? No pewnie. A macie jakieś takie urządzenia, co schodzą? Batyskafy? Tak, tak. Nie, no ja się przyznam, że ja kiedyś nurków miałem, bo ja pracowałem w spółce Olikon malowania pod wodę. Robiliśmy zawieszenia antykorozyjne i byłem od tych spraw. Też z nurkami działałem, nie? Jestem teraz w stopniu kontradmirała. Ahoj, pozdrawiam. Dziękujemy za odwiedziny. Głosujcie, Sławomir Ziembiński, jedynka. To pan? To ja. No to gratulacje. Jedynka na liście Związku Słowiańskiego. O, masz kilo. Nie tam żadne PiS-y platformy. Ahoj, pozdrawiam.